Siemanko ludziska, ja jestem Sebastian, a to jest kolejny odcinek z cyklu Uncharted 4. Jestem bardzo szczęśliwy, że cały czas jesteście ze mną. Mam nadzieję, że z odcinek na odcinek będziecie w większym gronie oglądali moje odcinki. No i co, zaczynamy. Witam was serdecznie po tym, jak skończyły się wakacje. Oczywiście dla uczniów. Bo jeszcze studenci mają wrześnie wolny. Słuchajcie, ja pamiętam, jak ja pierwszy raz jak ja się w ogóle zapisałem do medyków. I byłem święcie przekonany, że moje najdłuższe wakacje, które powinny trwać no tam cały czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, czyli najdłuższe wakacje właśnie te po maturze, się okazało, że się skróciły do sierpnia. Bo niestety medyki byli na zasadach OK i trzeba było kończyć wakacje. A ja mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się w końcu wykrać już w pełni ten krzyż i uciec stąd. Bo widzę, że się dzieje akcja. O, elegancja Francja. Dawaj, strzelaj tam, kurna. Bang, bang, bang. No. Pozdrawiam wszystkie osoby, które już kończą wakacje. A to szczerze powiedziawszy połowa załogi z Wake'a. Mam nadzieję, że czekacie na kolejne wakacje i będziemy razem wspólnie jeździli sobie na lajku. Kurna, ale sieka, no! Ale fuks. Ale fuks. Słuchajcie, fuks nad fuksami! No, jak ja to przetrwam. Jaki fuks! Jaki fuks! Jaki fuks! Nie wierzę, po prostu nie wierzę w swoje szczęście. Killzone style! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra. Ja cię kręcę, ale sieka. Dobra, może ciupnę tamtego. No, na tym widziałem, że miałem jeden nabój tylko. No spoko, fajnie, że go postrzeliłeś. No, to było nawet zacne, muszę przyznać. Dobrze. Dzięki Braidak. Dzięki Braidak. Pięknie, pięknie. To było to. Dobra, pozbieraj amunicję. Znowu. Aj. Strzelają. Ja wam dam. Ja wam dam. Ja wam dam. Wam dam. No. Dobra, teraz bym wymienił Gnata na te Uzi. Da się tak? Da się. Super. A tam ktoś jest jeszcze. Czy mi się wydaje tylko? Dobra. Pozbierajmy amunicję, bo naprawdę to zaraz będzie znowu sieka. No, ale już chyba ma. Dobra, trzeba pomóc Braidakowi. Cyk. No jaki fuk! Jak mu się udało? No. To jest to. Dobra. Oj. Dobra. Zaraz to będziesz mógł przyjechać karawanem. O, dawaj, dawaj, dawaj! Jezu, jak moje kule omijają tych wszystkich bandziorów. Nie to, żebym sam nie był bandziorem, ale...
Nie to, że wykradam jakiś artefakt. Dobra. Ty no. Dawaj no. Chyba. Do... Myślałem, że go zaciekałem. No, strasznie. Ej, za blisko. Gadim! Jezu, jaka sieka. Normalnie jaka sieka. No, lubię to. Lubię takie sieki. Jak to? Ostatnio opowiadałem dowcip. Zaczerpnięty z Dawida Podsiadło. Ja lubię rzeź. Umiem rzeź. Pozdrawiam Dawida Podsiadło. Może kiedyś obejrzę może mój filmik. Daj Boże. Później bym się zapytał go, czy oglądałeś mojego odcinka z Uncharted 4. No, także wakacje się kończą. Ale mam nadzieję, że moja przygoda z YouTube'em się jeszcze nie kończy. Że jeszcze trochę ponagrywam wam. Mam już pewne plany, co będę, jak, w jaki sposób będę nagrywał podczas studiów i co będę nagrywał. Ale to jeszcze wszystko w swoim czasie. Jeszcze miesiąc wakacji moich trwa. Także... Dawaj, dawaj. O, limuzyna, spoko. Choroba! Dawaj, dawaj! No patrz jaki cyborg! No... Co za cyborgi, no! Szczególnie się strzela jeszcze w beton. Dawaj, dawaj, dawaj! Szybciej, szybciej, szybciej! Dobra. Ekstra. No, tydzień temu byłem na weselu mojego przyjaciela. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz. Jeszcze raz ci życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia z Iloną. Moi drodzy, też zachęcam was do tego, żebyście byli niepowtarzalni, trochę się wyróżniali na tle innych. Tak. Pomyślałem sobie, jak mógłbym ja się na przykład wyróżnić wśród wszystkich gości, ale to tak tylko prywatnie, tak? I słuchajcie, zaprojektowałem sam kartkę weselną. Nie jest to może jakaś... Nie była to może jakaś taka wywalona w kosmos i naprawdę na najwyższym poziomie, ale liczy się sentencja, nie? Że poświęciłem czas na to, żeby zaprojektować to. Trochę się podenerwowałem, nie wychodziło, ale to już mniejsza. Napisałem ten tekst, który według mnie jest w pewnym sensie oryginalny. I też na pewno wydaje mi się, że będąc, jak Łukasz będzie to z Iloną czytał, to uśmiech się na ich twarzy pojawi. Będą mi to wspominać później, że ktoś zrobił coś innego, tak? No, że nie, kolokwialnie nie kupił w sklepie gotowego projektu, tylko jednak poświęcił swój czas, żeby zrobić taki oto prezent. I zachęcam was też, żebyście właśnie poświęcali chwilę wolnego czasu, żeby zabłysnąć na tle innych, tak bym powiedział. Żeby no nie było nudy, nie? Żeby każdy coś od siebie dawał takie prezenty. Najczęściej dają najwięcej frajdy i pamiętamy je bardzo długo. Także wesele było udane, zacne. Poprawiny również. Miałem flow, opowiadałem żarty, także. Pozdrawiam całą ekipę weselną. No właśnie. Było grubo. Jedziemy do Szkocji. Takie solidne 2 na 10. Pozdro dla komaty. Zajmiemy się tym na miejscu. Ten psychopata tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako. No i teraz sobie gramy w Drake'a.
Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że piracki skarb. No tak. I mam nadzieję, że tutaj w tych pirackich skarbach też będą fajne przygody, bo naprawdę po recenzjach tej gry spodziewać się można samych fajerwerków, tak jak przed chwilą. Była rzeź, bo lubię rzeź. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie mogę tak ryzykować. Jak nie możesz ryzykować? Jak możesz? Sally ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł Rave. A ja dam sobie radę sam. Serio. Zadzwoń do żony. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Cześć. No co tam? Także też w poprzednim tygodniu mieliśmy szkolenie z Dawidem na Wake'u. Dawid Balas. Coś cię trafi, skarbie? Halo? Znaczy, wiesz co, teraz aktualnie nagrywam odcinek z Uncharted. A chcesz pozdrowić internety? Często wszystkie lata. Dobra, dobra, to trzymaj się, na razie. Dobra. Widzę, że dzisiaj Konrad nie będzie mógł na Wake'u. No cóż, zobaczymy. Może Nazar będzie. Tak uważam. Dlaczego tu jesteś? Trzymaj się. Bo ktoś powinien mieć na niego oko. Ogólnie wrzesień już jest takim okresem czasu, że tak jak mówię, połowa załogi od nas już poszło do szkoły. No co, powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sally, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz, słyszałem, że pogoda w Szkocji dopisuje o tej porze roku. Ha. Widzę, że Rafe nie próżnuje. Wszyscy są w pobliżu katedry, to dobrze. Będziemy mieli ten cmentarz wyłącznie dla siebie. Sally? Tak? Słuchaj, możemy ruszać. W porządku. Powodzenia. Może się skusisz? Nie no, chyba że zamówisz mi taryfę, tak to nie. Dobra, do miłego. Hej, Nate. Tak. Wiesz co? Przynieś mi jakąś błyskotkę, okej? Okay? Załatwione. To co? Chodźmy zapalić Avery'emu świeczkę, nie? Muszę przyznać, trzy dni to tak optymalnie dla mnie jest pracy na Wake'u. Później cały weekend, czyli sobota, niedziela pracy na skydive'ie. No i na przykład jak trzeba było tam zastąpić Konrada, na przykład jeszcze dodatkowo trzeba by było we wtorek i czwartek, tak? No muszę przyznać, że to już by było dla mnie za dużo, no bo jednak 7 dni w pracy w tygodniu to jest naprawdę sporo. Dobra, udało się. Także poniedziałek, środa, piątek, tak jak jestem teraz na Wake'u, to jest tak optymalnie. Dobra. A ja nie mogę zejść? A nie, no mogę. Dobra. Ciekawe, co tu znajdziemy. Jakie fanty? Co to do cholery? Sprzęt do kopania. Shoreline? Patrz. Shoreline to chyba jakaś firma. O, cholera, padli! O, dobra. Strzelamy. No! Dobra. Mi dzisiaj to strzelanie naprawdę nie wychodzi. Może ze względu na to, że... No dostał head! No już myślałem, że naprawdę. Po piciu weselnym celowność się trochę rozregulowała. Żyjemy. Tak. Was też było miło poznać, Shoreline. Chyba się nas spodziewali.
wygląda na to, że szukają z dala od katedry. To znaczy, że musimy jak najszybciej pobiec na cmentarz. Właśnie. Dobra. Dlaczego nie szukaliście poza katedrą? No, szukaliśmy trochę, ale to tak wielkie miejsce, że przypominało to raczej szukanie... O, ładne krajobrazy. Ja teraz na ferie zimowe będę chciał wyjechać z Konradem na gdzieś na snowboard. Nawet mu poradziłem, że chciałbym w końcu gdzieś wyjechać, ale jeszcze nigdy nie wyjeżdżałem za granicę na dechę. Żeby sobie trochę tam poskakać, pojeździć. A w szczególności, żeby zacząć zjeżdżać ze stoku i nie zatrzymać się kilometr tak po jeździe. Wyciąg kurczykowy. Co według ciebie? Tak? Dynamit. Hej, ostrożnie z tym, dobra? Dynamit. Ciekawie. Będzie... wybuchowo. Może rozwalimy drzwi? Hej, otworzyłem drzwi! No. To było głośne. Ja bym powiedział, że wybuchowe. Może hałas wtopi się w pozostałe eksplozje. Możemy chyba przejść przez dach. Za wysoko, żeby wskoczyć. Za wysoko, no to może trochę tak, no. Aby czymś podjechać. No, w zeszłym tygodniu mieliśmy szkolenie z Dawidem. Co koleś robił na desce, to ja nie mam pytań, naprawdę. Ja w szoku. Hej, patrz tutaj. Ja w szoku. Słuchajcie, no naprawdę, no, z taką lekkością nawet to robił. Kurczę, no naprawdę. Wyśmienicie, to jest po prostu poświęcenie czasu na to, żeby naprawdę zawaliście jeździć. No excuse! Rewelka. Nawet bardzo fajnie było popatrzeć na to, jak on to wszystko wywija. No z taką lekkością, naprawdę. Jak on robił te tantrum, prawda? Czyli tam salto w tył. Jejcie, no coś wspaniałego. Jak on się wybijał i po prostu było widać jak po twarzy nawet, nie? Podczas lotu, że taka lekkość. Super, naprawdę. Pozdrawiam cię, Dawid. Mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę. A ten. A, to było dobre. Nawet Mugnata zabrałem. Nice. Pięknie. I to mi się podoba. I lecimy. Nie wiem, czy jeszcze jakiś jest koleś, czy nie. Wydaje mi się, że zaciukałem wszystkich. Jednak jest jeden. Nic tu nie ma. Hmm.
Nic nie ma, nic nie ma. Ale ja jestem. Lecimy dalej. Wiejmy stąd, zanim ktoś tu po nich przyjdzie. No, no chodź, idziemy. Także, mój bracie Adrianie, zobacz, jednak po cichaczu się dało. Jeden na milion. Dynamit jest. Pyk. No dobra, no ale co teraz? Aha, dobra. Czyli tam. I hop. Dobra. Nawet pykło. Taki ala assassin. Zaczepię tam. Ale się może. Wiesz co, Drake? Spinę się trochę na górę. O. I teraz sobie. O, elegancja Francja. O, nawet. Dobra, myślisz, nawet piekło. O czym ty mówisz? Ja cię tego nauczyłem. No nie wiem, czy tam. Czy tam akurat dam radę? I hop! Coś tam nawet pykło. Sam, tam jest jakaś drabina. Okej, czekaj, podejdę. No to chodź. Chociaż nie wiem, jak to zrobisz. A, we dwóch. W tandemie. Wspina się jak zawodowiec. Profesjonalist. No ale co ze mną? Prawie assassin. Oj, dobra, lecimy dalej. Dobra, jest. Budynek klasy. Tam lecimy. Trzy małe podskoki stąd. Ej, bo zapeszysz. Jeżdżamy! Waży! Zjeżdża jak pajoł lądując. Jest pod ochroną. Pajoł zawsze lubi. Nie no, pajoł ma ogólnie problem z kolanem, więc on sam mówi, że lepiej mu jest. No sprząt ich. Żebym później nie musiał, nie? A tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tylko trzech ich jest i tyle. A jak tak spuszczy się, to. Dead? Nie. Dobra. Ja cię krzanie, ale żeś. No dobrze, rozstrzał.
Kurna! No! Ale masakra. No dawaj, chociaż tego. Ale rozstrzał, no nie mogę. No muszę podejść bliżej, no. Wcale lepiej mi nie idzie. Ale to nic, zaraz naprawimy. Dobra. Zaciukałem? A, się myślałem. Mam tu jednego. No dawaj, no. No. No jaki rozstrzał, no nie wierzę, no. No i kolejny jeszcze, no nie mogę, no. Amigo, amigo, no. O kurna, o kurna! Aaaa! Dawaj, 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 ziomek! Grubo, no to było grubo. Kurna, ale żeś. No. Twardy zawodnik. No, w końcu. No, to mi się podoba. No, to była niezła jatka. Ktoś na pewno to usłyszał. Musimy się ruszyć. Nie, wolę jednak to broń. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Pyk. O, Uzi. Bierę. Dobra, idę. Gnaty są. AK-47, niezawodny w każdych warunkach bojowych przede wszystkim. Dobra, lecimy dalej. Wygramy jeszcze jedną rzeź. Będziemy powoli kończyć. Pójdźmy górą. Zgadłem. Dobra. Pyk.
Dostał w czambuk. Ścianka zaliczona. Za tymi murami. Będzie finał. Czyżby tędy? Spokojnie. Mało co mi ręki nie rozsadziło, a ten dupek jeszcze mnie opieprzy. Mogłem go zastrzelić. Walczy z całym naszym zespołem. Co według ciebie mogłaby zrobić Nadine? Wykonywałem jej rozkaz. Tak czy inaczej, co by zrobiła? Wyprułaby mi flaki. A właśnie. Odetchnij, otrząśnij się z tego. Ten świr myśli, że może mi rozkazywać. Dawać kolejnego, dawać kolejnego. To będzie Uzi? Nie, tak. Spójrz tylko na ten widok. No, widoki zacne. Wydaje mi się, że tędy. Jest krzyż. Gdzie jest krzyż? Pykło. Lepsze niż skok na bungee. Skakałeś kiedyś na bungee? Właśnie. Nie, ale nie wiem, ale zgadnę. No, no. Właśnie, a propos bungee. Nie skakałem, ale z chęcią bym skoczył. Gdzieś tam spełnić sobie jakieś tam kolejne marzenie. O skydive spoko. Ja będę tu kultywował na pewno skoki. Dziś kiedyś miałem cel, założenie, że tak około 10 skoków. 10 skoków rocznie. Tak, żeby nie przeciążyć mojego studenckiego budżetu. No, a bungee to zawsze chciałem tak sobie skoczyć. Raz, a dobrze. Z fajerwerkami. Dobra, a pewnie tędy. No ja. Jeszcze raz. Bach. A jakbym tędy poszedł? Może byłoby lepiej? O, gitara. Dobra, i teraz trendy. Przyszedłem ten trendy. Może ten. Za pierwszy. Piękne lądowanie. Dobra. O, to są przepiękne krajobrazy, by zakończyć ten odcinek w tym miejscu. Myślę, że braciszek Drake'a jest zadowolony. Bo ja jestem.
Dobra, moi drodzy, dzisiaj to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Mam nadzieję, że na ten okres już 2 miesięcy moich przygód wakacyjnych możecie sami napisać w komentarzu, czy wam się podobało, czy nie, czy mogłbym zrobić coś więcej, czy nie. Natomiast chciałbym jeszcze zrobić jakieś podsumowanie, ale to zrobię już konkretnie, jak już wyjadę na studia. Zbiorę taką kompilację wszystkich materiałów, których zrobiłem. Zrobię jakiś taki podsumowujący filmik i to umieszczę w sieci, o czym was o tym poinformuję. Także kłaniam się nisko, do zobaczenia, cześć!